właśnie dostarczyliśmy podpisy do Orange Polska, czyli jednej z firm, operatorów IPTV, które prowadzą negocjacje z Robertem Bąkiewiczem w sprawie wejścia jego telewizji, mediów narodowych, na anteny zwykłej telewizji kablowej. Mówimy temu stop. Nie zgadzamy się na to, aby nienawiść szerzyła się także w telewizji. Jest ona już w internecie, wiemy co to oznacza, wiemy jakie ma konsekwencje i nie chcemy pozwolić, aby jeszcze więcej osób mogło mieć styczność z nienawiścią telewizji Roberta Bąkiewicza. Prawie 8 tysięcy ludzi zgadza się z nami w tej sprawie i podpisało nasz apel. Apelujemy do wszystkich firm, które mają takie techniczne możliwości, trwają rozmowy, telewizja, media narodowe, Bąkiewicza zawnioskowała do nich o to, aby natychmiast przerwały te negocjacje i nie udostępniały nienawiści swoich możliwości technicznych. To jest apel także do Wektry. Dzisiaj jesteśmy pod Orange, bo właśnie o Wektrze i Orange mówił członek zarządu mediów narodowych, że tam są najbardziej obiecujące rozmowy. Ale do wszystkich firm, z którymi wiemy, że toczą się takie rozmowy, zostanie jeszcze dzisiaj przesłany ten list, apel wraz z tymi niemal 8 tysiącami podpisów. I tak jak toczą się podobne obiecujące rozmowy, tak i my obiecujemy, że każda firma, która umożliwi nienawiści, antyukraińskiej, prorosyjskiej narracji, homofobii, rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi, bo przecież z tego też jest znana ta telewizja, umożliwi szerzenie się jeszcze bardziej w naszej opinii publicznej, w naszych domach, w naszym społeczeństwie, będzie spotkała się już nie tylko z konferencjami prasowymi, ale i demonstracjami, akcjami zarówno offline, jak i online. Nie pozwolimy na szerzenie nienawiści. Dziękuję bardzo.